Zapraszam do obejrzenia prezentacji kandydatów na prezydenta Płocka. Każdy z nich otrzymał ten sam zestaw pytań. Na każdą z odpowiedzi było po 3 minuty, a na ostatnie pytanie, które było autoprezentacją, 2 minuty. Zapraszam serdecznie. Pytanie drugie. Jakie działania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej oraz sportu i rekreacji chcą Państwo zrealizować w najbliższej kadencji? W odniesieniu do ochrony zdrowia, utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej, tak ważnego w przypadku osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami czy senior opiekujący się seniorem. Kompatybilność opieki, podstawowej opieki zdrowotnej z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, utworzenie poradni ginekologii dziecięcej, poradni dermatologicznej, programy profilaktyczne, kampanie społeczne, a także miejski klub pacjenta, miejsce, gdzie będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania pacjentów, a odpowiadać będą lekarze, pielęgniarki, personel medyczny. Jeśli chodzi o seniorów, o opiekę społeczną, to właśnie seniorzy są taką grupą, która jest najbardziej ubogą. Seniorzy, wykupując leki, nie mają już środków na dobrą jakość swojego życia i to jest dla mnie bardzo istotne. Jeśli chodzi o sport i rekreację, budowa ścieżek, rewitalizacja nabrzeża Wisły, budowa takich miejsc widokowych, ławeczki, gdzie można by było spędzać czas z rodziną na odpoczynku, więc tego mi brakuje, a jeśli chodzi o sport, to wsparcie obydwu Wisełek, a także budowa Muzeum Wisły Płock na Orlen Stadionie i oczywiście lepsze wykorzystanie stadionu, nie tak jak jest obecnie na poziomie 30%. Poza tym w sporcie stawiam na rozwój sportów amatorskich z naciskiem na pracę zespołową, znaczy na pracę tak zespołową. Wszystko to, co dotyczy normalnego funkcjonowania mieszkańców. Bardzo dobre pytanie, ponieważ zarówno zdrowie, sport, jak i rekreacja łączą się ze sobą. To, co najpilniej naszym zdaniem trzeba zrobić, to stworzyć oddział psychiatrii dziecięcej w Płocku. Całodobowy oddział. Nie mamy takiego oddziału. W promieniu 100 km od Płocka nie ma dokąd iść po pomoc, jeżeli mamy dzieci lub młodzież w stanie, który wymaga leczenia. My chcielibyśmy to zmienić również z tego względu, że statystyki dotyczące prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży są zatrważające. Kolejne lata biją rekordy, jeśli chodzi o próby samobójcze, jeśli chodzi o liczbę ofiar takich sytuacji, więc my chcielibyśmy zgasić niejako ten pożar i zacząć leczyć dzieci także tu na miejscu w Płocku, aby rodzice nie musieli z nimi jeździć do Warszawy, Torunia czy innych miast. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotycząca zdrowia, która łączy się z rekreacją, to jest profilaktyka. Profilaktyka, która ma na celu doprowadzenie do tego, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, o których mówiłem przed chwilą. Czyli chcielibyśmy sprawić, aby młodzież wyciągnąć z domów, odciągnąć troszeczkę od telefonów i smartfonów, co dzisiaj plagą. Eksperci mówią, że no niestety to jest jedna z przyczyn chociażby chorób z postawą, chorób także psychicznych, depresji, chorób takich jak otyłość i tym podobne rzeczy. Więc my chcielibyśmy zaktywizować młodzież poprzez stworzenie takiej miejskiej ligi sportu. Nie tylko jeśli chodzi o piłkę nożną. Piłka nożna jest bardzo popularna, ale przecież są inne dziedziny sportu. I chcielibyśmy stworzyć taką sytuację, taką atmosferę zdrowej konkurencji wśród młodzieży, dzięki czemu byśmy postawili przed młodymi ludźmi, przed dziećmi cel, być może byśmy znaleźli nowe talenty dzięki temu, a jednocześnie to by działało profilaktycznie i nie musielibyśmy w przyszłości martwić się o to, że ci młodzi ludzie być może popadną w depresję lub jakieś choroby, dalibyśmy im szansę na rozwój. Ja cały czas powtarzam, że może ruch nie zastąpi wszystkich lekarstw, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu, więc to jest inwestycja w przyszłość. Uważamy, że także w kwestii
inwestycji, o których też mówiliśmy, bardzo ważną rzeczą w przypadku geotermii jest pobudowanie przy okazji taniego w utrzymaniu akwaparku. I to jest kwestia rekreacji, to jest kwestia też ściągania turystów do Płocka, to jest kwestia korzystania z dobrodziejstw natury stosunkowo niskim kosztem, ponieważ właśnie korzystanie z akwaparku na bazie wód geotermalnych to jest coś, co mam Szczonów na przykład i bardzo dobrze z tego korzysta. Według prognoz to depresja już niedługo będzie na pierwszym miejscu jako taka główna choroba cywilizacyjna. Wymaga to zatem pochylenia się nad tym problemem zdrowotnym i też odpowiedniego działania w tym zakresie. Dlatego samorząd musi wspierać psychiatrię dziecięcą, postawić na diagnozę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które bardzo istotnie zostało nadwyrężone właśnie izolacją i skutkami ostatniej pandemii. Jako prezydent Płocka chcę rozszerzać badania profilaktyczne, dzięki czemu to bardziej będziemy mogli zapobiegać niż leczyć przyczyny, skutki chorób. Też zdaję sobie sprawę, że nie uleczymy w samorządzie całej służby zdrowia, jednak szpital Świętej Trójcy będący w posiadaniu miasta może przy współpracy z renomowaną kliniką wyspecjalizować się w zakresie chorób układu krążenia, które notują aktualnie największy udział statystyczny wśród zgonów. Miasto powinno wspierać w większym zakresie także organizacje pozarządowe sektora non-profit, które przejmują też w zakresie tej opieki społecznej część zadań, pochylając się w opiece nad osobami chorymi czy bezdomnymi. Ale wracając do obszaru sportu i podziału środków na kluby w tej działalności fizycznej, mogę tu zauważyć, zdarzało się, że ledwo co powstały klub, który przez Płoczan potocznie był nazwany klubem wesołego urzędnika ze względu na udział pracowników samorządowych w nich, otrzymywał większą dotację na samym już początku działalności niż inne renomowane kluby, które wypracowywały bardzo dobre wyniki i notowały tutaj swoje miejsca na najwyższych podiach. Postawmy tutaj zatem akcent na aktywny Płock, ale też integrując ścieżki rowerowe w taki jeden zwarty system bezkolizyjny. Będę tu się pochylał również nad takim wzmocnieniem działalności szkolnych klubów sportowych, no i takim zapewnieniem zajęć nauki pływania dla wszystkich chętnych. A więc ten lepszy Płock to otwarty Płock dla wszelkiej aktywności, dla ludzi aktywnych, naszych mieszkańców. Szanowni Płoczanie, jako rodzic 8-letniego Gabrysia i 11-letniej Patrycji, wiem, jak ważne jest wsparcie młodego pokolenia, które w przyszłości weźmie odpowiedzialność nie tylko za miasto, ale i za kraj. Dlatego jednym z moich priorytetów jako kandydata na urząd prezydenta miasta Płocka jest zapewnienie samorządowej płockiej opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla wszystkich dzieci z przedszkola i ze szkoły. Wiem, jak to zrobić. Ponadto, szanowni państwo, chciałbym, żeby każda szkoła i każde przedszkole od poniedziałku do piątku miało usługi i zapewniało te usługi pomocy dentystycznej dla każdego dzieciaczka. To jest bardzo ważne. Natomiast chciałbym również, wracając do pierwszego tematu strzelnicy i tego procesu inwestycyjnego czy zadania do zrealizowania, chciałbym, żeby wokół tego dla wszystkich dzieci ze szkół zarówno podstawowych, jak i średnich odbywały się kursy survivalowe, które w pewien sposób zapewniają wzmocnienie własnego ja, jeżeli chodzi o nasz trudny świat, w którym żyjemy. To jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o sport, szanowni państwo, chciałbym od nowa, od początku zbudować politykę sportu amatorskiego w Płocku. Mam pełną świadomość, pracując 10 lat jako radny miasta Płocka, że wymagamy modernizacji bardzo dużej w kontekście wsparcia klubów amatorskich, w których trenujemy my sami, w których trenują nasze dzieci. Po prostu tu musi iść odpowiedni strumień finansowy z poziomu Urzędu Miasta Płocka w taki sposób, żeby zachęcić nasze dzieci od odstąpienia od smartfonów i tabletów, a wzięcia się za ten sport amatorski, który też buduje ważną i wiarygodną postawę naszych dzieci, czyli trochę mniej zajmujemy się sportem zawodowym, a stawiamy na ten sport oczywiście amatorski. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to wspólnie z koleżanką Anną Derlukiewicz chcemy i wiemy, jak to zrobić, wybudować czy
zaadoptować ten dom seniora właśnie w okolicach osiedla Łukasiewicza na potrzeby integracji seniorów, ponieważ wiemy dobrze, że o seniorach zapomnieć nie możemy. Dziękuję bardzo. Wspomniałem przy poprzednim pytaniu o rozbudowie szpitala. Ona jest dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Płocka kluczowa, bowiem dzięki temu poprawimy jakość świadczenia usług w tym szpitalu. Już wcześniej wyremontowaliśmy oddział interny, wyremontowaliśmy także pediatrię. Teraz czas na kompleksową rozbudowę, która sprawi, że lepiej zadbamy o potrzeby zdrowotne mieszkańców Płocka, chociażby w przypadku psychiatrii, zwłaszcza psychiatrii dziecięcej, ale także geriatrii, czyli opieki nad osobami starszymi. To bardzo ważne zadanie, jeśli chodzi o szpital i poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Zdrowie to jedno, ale oczywiście także kwestia pomocy społecznej jest bardzo istotna. Tutaj przede wszystkim chcemy zadbać o rozwój dalszy pieczy zastępczej. W tej chwili w Płocku jest 8 rodzinnych domów dziecka. To właśnie do nich trafiają dzieci, które wyrokiem sądu są zabrane z rodzin niewydolnych wychowawczo właśnie pod opiekę takich rodzinnych domów dziecka. Chcemy tę pieczę zastępczą dalej rozwijać, byśmy mogli swobodnie, spokojnie dawać bezpieczeństwo naszym najmłodszym mieszkańcom. W zakresie sportu i rekreacji kluczowe będzie przede wszystkim dalsza współpraca z stowarzyszeniami, z klubami, które dzisiaj taką opiekę nad dzieciakami, młodzieżą sprawują. Tutaj także zaczęliśmy od budowy w pewnym momencie orlików, które dały możliwość bezpiecznego spędzania czasu najmłodszym mieszkańcom Płocka, ale także i starszym. Natomiast zakończyliśmy budową stadionu. W tej chwili będziemy dalej współpracować z klubami sportowymi, finansując zarówno bezpośrednio kwestie związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży, a także z organizacją różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych. Dziękujemy kandydatom za wypowiedzi, a jutro poznacie ich opinie na temat kultury i nauki.